Wielomiany kwadratowe 4x kwadrat dodać 12x dodać 9 i 4x kwadrat odjąć 9 mają wspólny czynnik, który jest dwumianem. Jaki dwumian jest ich wspólnym czynnikiem? Takie mamy zadanie i jak zwykle zachęcam cię wciśnij pauzę i spróbuj najpierw to zadanie rozwiązać samodzielnie. No dobra, a teraz zróbmy to razem. Jak mam dwa wielomiany i chcę znaleźć ich wspólny czynnik, no to muszę po prostu każdy oddzielnie rozłożyć na czynniki i zobaczyć, czy jest taki wspólny czynnik, czy nie. No tutaj oczekujemy, że będzie. No to zajmijmy się najpierw tym pierwszym wielomianem. Popatrzmy na wyraz kwadratowy. Tutaj mam czwórkę. Czwórka to jest kwadrat dwójki. Czyli widzimy, że to wyrażenie 4x kwadrat to jest kwadrat pewnego jednomianu. Mianowicie to jest kwadrat... Takiego jednomianu 2x, to jest 2x do kwadratu. Mogę to zapisać w tej postaci. Teraz popatrzmy na dziewiątkę. Dziewiątka to jest kwadrat trójki, czyli tutaj mam 3 do kwadratu. Czyli tutaj mam kwadrat czegoś, tu mam kwadrat czegoś. Jeżeli się okaże, że tutaj w środku mam podwojony iloczyn tych dwóch wyrażeń, 2x i trójki, to wtedy ten trójmian będzie kwadratem dwumianu. No to sprawdźmy, czy tak jest. Podwójny loczyn, czyli 2 razy 2x razy 3. 2 razy 2x razy 3 to będzie 12x. Rzeczywiście to się zgadza. Czyli tutaj będziemy mieli 2 razy, razy co? Tak jak powiedziałem, razy 2, to jest ta dwójka, która była tutaj, razy 3, to jest ta trójka, no i jeszcze razy x. Jeszcze razy x. No i tutaj musimy na koniec to dodać wszystko. No to może wyglądać dosyć zagadkowo dla ciebie, ale jak obejrzysz... Poprzednie filmy z tej serii na temat rozpoznawania, kiedy trójmian jest kwadratem dwumianu, no to ja dokładnie tam to na różnych przykładach tłumaczyłem, w jaki sposób można odgadnąć, tak jak tutaj to teraz robię znowu, że trójmian jest kwadratem dwumianu. No i tutaj właśnie mamy taką sytuację, właśnie dlatego, że, że 12x jest podwojonym iloczynem 2x razy 3 razy 3. No to to jest kwadrat dwumianu, więc mogę tutaj Napisać, że to będzie po prostu kwadrat pewnego dwumianu. Jakiego dwumianu? No, 2x dodać 3. Jak znasz wzory skróconego mnożenia, to teraz widzisz, że 2x dodać 3 do kwadratu to będzie 2x do kwadratu, czyli 4x kwadrat. Dodać 2 razy 2x razy 3, czyli dokładnie to, co jest tutaj napisane, i to się dokładnie zgadza, to z tym 12x. No i dodać 3 do kwadratu. No dobra, czyli mamy Tutaj rozłożony pierwszy trójmian na czynniki. No i teraz zajmijmy się tym drugim. W tym drugim znowu mam 4x kwadrat, znowu mam 9, więc widzę, że tutaj to jest różnica kwadratów. Czyli tutaj mamy wyrażenie, które mogę zapisać równoważnie w takiej postaci, że to jest 2x kwadrat. A to drugie to będziemy mieli odjąć 3 do kwadratu. Bo 9 to jest 3 do kwadratu. No więc tym razem. Mam różnicę kwadratów. A ze wzorów skróconego mnożenia wiem, że różnicę kwadratów można zapisać jako iloczyn sumy i różnicy. Tutaj będę miał 2x, i tutaj 2x, a tutaj będę miał 3 i 3. No i znowu korzystam ze wzorów skróconego mnożenia. Znowu odwołuję się do tego. Co być może wiesz z poprzednich filmów, a jak nie, no to zachęcam cię do obejrzenia poprzednich filmów na temat wzoru do mnożenia i tego, jak się rozkłada różnicę kwadratów na czynniki. No więc mamy rozkład tego wielomianu kwadratowego w taki sposób, że jest iloczyn dwóch takich czynników. No i teraz możemy poszukać, czy są tutaj wspólne czynniki. To może jeszcze tutaj zapiszę ten trójmian jako iloczyn rzeczywiście dwóch czynników, nie, nie używając tego symbolu potęgowania. Może to będzie trochę bardziej przejrzyste. Tutaj będziemy mieli 3 i tutaj jest w obu przypadkach plus. Więc widzimy, że ten trójmian jest iloczynem takich dwóch czynników, gdzie mamy 2x plus 3, 2x plus 3, a tu mam 2x plus 3 i 2x minus 3. Czyli widzimy, że jest wspólny czynnik. To jest ten wspólny czynnik. 2x plus 3 jest wspólnym czynnikiem. Czyli odpowiedź do tego zadania to, że tym dwumianem, który jest wspólnym czynnikiem, jest dwumian 2x dodać 3.